czyli legnickie pogotowie zaraz po odkupie. Co prawda zdążyliśmy już wymienić rozrusznik i zaworek poziomowania. Przedział pasażerski. Kolumna starego typu. Pomodzone przyciski, każdy od czego innego. Pulpit. Wiadomo, została tylko jedna para drzwi. Także dwa przyciski od sterowania drzwiami. To jest górski, ale on ma, co ciekawe, górski automatycznie, także gdy przytrzymasz trochę pedał hamulca, zapala się czerwona lampka i wskakuje górski, ale tylko wtedy, kiedy jest na biegu. Gaszenie silnika, dzwonek, wentylator, koguty, tylne przeciwmgielne, przednie przeciwmgielne. Niestety tylko cztery miejsca siedzące, także trzeba pomyśleć jeszcze o jednym, bo on ma łącznie 6 miejsc siedzących, a tak to mamy 5, także tu jeszcze trzeba jeszcze jedno skombinować. Przedział techniczny, niestety wymontowano nam stół i dodatkowy zbiornik powietrza, który tu był do obsługi narzędzi pneumatycznych, ale to wróci. Jedno koło, te dwa koła to ostatnie do 16-18 kupiłem, także one są już jakby moje, znaczy moje, no nie, niejako z pogodowym co dostaliśmy. Wyciąg prawdopodobnie był do spawania. Troszkę piasku. Jest żuraw, niestety bez sterowania. Przewody są poobcinane, także będzie trzeba coś pomyśleć. No i najciekawsza i najfajniejsza to dyska, która podnosi się. Nie do końca wyjąłem. Oczywiście można sobie tutaj zabezpieczyć, bo gdy nie mam powietrza, to oczywiście nie ma tego. Opadnie na mnie. Przerejestrowany już. Miejsce na hol sztywny, który również mamy. Wyjście na powietrze jeszcze na razie takie. Muszę przerobić na takie końcówki jak ja mam, czyli szybko złączka do kompresora. Zaczep automatyczny i gniazdo na światła, jakby holować jakieś auto. Tak to mniej więcej wygląda. Zamykamy. Instrukcja BHP.